Uczestniczymy wszyscy w 30. jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych Złota Lira Rybnik 2021. I teraz przed Państwem zaprezentuje się Orkiestra Dęta Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego Zofiówka. Orkiestra powstała w 1969 roku jako zakładowa Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Kamiennego Zofiówka. Na przestrzeni 50 lat orkiestrę prowadziło 3 dyrygentów. W roku 1992 kierownictwo orkiestry objął Ryszard Wachtarczyk, który znacząco wpłynął na przeobrażenia zespołu. Zmodernizował orkiestrę, zmienił jej brzmienie. Kładzie szczególny nacisk na dobór repertuaru oraz poziom artystyczny, głównie pod względem brzmienia i dynamiki. I dzisiaj również pan Ryszard Wachtarczyk poprowadzi koncert. Zapraszam. Jeden raz. Jeszcze raz bardzo serdecznie wita Państwa Orkiestra Dęta Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego Zofiówka. Drodzy widzowie, powitaliśmy Państwa utworem mówiącym o tym, że najpiękniejsze spotkanie to spotkanie w plenerze i mamy nadzieję, że czas spędzony z nami właśnie takim dla Państwa będzie. Od kilku tygodni na nowo zaczynamy cieszyć się rzeczywistością. Rzeczy, które dawniej były normalnością, dziś są niezwykłe.
Ten czas bardzo nas wielu rzeczy nauczył. Powróćmy teraz do takich momentów w życiu, gdy nie brakowało beztroski, radości i szczęścia. Po prostu powróćmy jak za dawnych lat. Świat nasz wyglądał jaśniej, kiedyś za dawnych dni, gdy się wierzyło w baśnie, gdy się wierzyło w sny. Jakież rozkoszne dreszcze w tę przeszłość jeszcze raz. Powróćmy jak za dawnych lat, w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją w piękną baśń my życie zmień. Za siódmym morzem z dala stąd czarodziejski ląd i szczęście da nam każda noc i każdy dzień. I w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splód, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercach dwóch. Powróćmy jak za dawnych lat, w zaczarowany bajek świat. I w życiu może zdarzyć się cudowna baśń. To nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splód, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercach dwóch. Powróćmy jak za dawnych lat, w zaczarowany bajek świat. I w życiu może zdarzyć się cudowna baśń. Oj, cóż to była za wspaniała podróż. Drodzy widzowie, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale dziś w nocy pogodę w naszym regionie kształtował niż. W ciągu dnia pogodny wyż. Co pojawi się w najbliższych godzinach? Wyż, a może niż? Nieważne. Najważniejsze, drodzy Państwo, aby wpływał na nas dobrzy ludzie, dobry humor i piękna muzyka. Wtedy, pomimo tego, że za oknami pojawia się deszcz i burze, my w środku mamy pogodę ducha. A teraz my właśnie parę recept na tą pogodę ducha chcieliśmy Państwu zaśpiewać. Zapraszamy. Thank you.
chce ci się nic, zwłaszcza żyć, więc biedny jesteś, bo nie wiesz nawet, że masz prawdziwy skarb, skarb postaci mnie, kto rozjaśnia ci wszystkie szare dni, kto nadzieję ma aż do dna, no. Kto rozśmiesza, gdy w nierozśmiechu ci wszystko to na siebie biorę ja, bo mnie na uśmiech zawsze stać. Nie lubię życia brać zbyt serio, serio zbyt, bo ja mam przekór wszystkim tym, co zasmucają świat. Uśmiecham się przez łzy. Nie rozmieniaj mnie na humory złe, gdy to padnie z pin, mnie to pszczę. O nie, dobry dla mnie bądź, kochaj, szanuj, chroń. Ja przy życiu się trzymam, bądź co bądź. Niebo pełne chmur, marką kontentów gór, przekonuję, że gorzej jest niż źle. Nim uwierzysz w to, nim się wtopisz w to, szybko na ratunek wzywaj mnie. A ja, pogoda ducha twa, natychmiast zjawiam się, gdy czuję, że ci źle. Bo ja na przekór wszystkim tym, co zasmucają świat, uśmiecham się przez łzy. Bo mnie wymyślił dobry Bóg, tyś przez to życie złe z nadzieją przepnąć mógł. Bo ja na przekór wszystkim tym, co zasmucają świat, uśmiecham się przez łzy. Bo ja pogoda ducha dwa, natychmiast zjawiam się, gdy czuję, że ci źle. Patrząc na rybnicki rynek, widać, że wielu z Państwa pogodę ducha ma w sobie. Drodzy widzowie, teraz czas na kolejny utwór. Piosenka ta pochodzi z filmu amerykańsko-meksykańskiego, filmu fabularnego z roku 1978. Historię owdowiałego farmera nie wszyscy już pamiętają, ale muzykę z filmu chyba każdy. To właśnie te utwory jego twórcy zapewniły nieśmiertelność. Zapraszam na utwór z filmu Children of Sanchez.
Orkiestra Dęta Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego Zofiówka pod batutą Ryszarda Wachtarczyka. Drodzy Państwo, a czy jest tutaj ktoś, kto ma ochotę na chwileczkę zapomnienia? Oj tak, widzę. Widzę, że Państwo mają ochotę czasem o czymś zapomnieć, czasem o czymś nie pamiętać, a przecież weekend to idealny czas, by nie pamiętać o tym wszystkim, co działo się w całym tygodniu, o tych wszystkich troskach i kłopotach. Teraz czas na utwór opowiadający o pewnej intrygującej historii kobiety, która właśnie czasami miała taką ochotę na chwileczkę zapomnienia. Kobietko, co niezłomne ma zasady. Mój mąż, mój dom, to tylko w życiu liczy się. Ale czasami z domu gna mnie nie ma rady. Upojna siła i nie będę kryła, że mam ochotę na chwileczkę zapomnienia. Na miłosny, czarujący cwiszyn który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg, wielkich słów. Kotku mój, wiem też dokładnie o to chodzi. To widać w jednej chwili, wiem. Przeżyj ze mną czarujący epizodzik, co świtem znika i nie rani sen. Zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko w życiu liczy się. Ale i ciebie gna, kochasiu, nie ma rady. Ta sama siła, a więc proszę nie kryj, że masz ochotę na chwileczkę zapomnienia. Na miłosny, czarujący cwiszyn który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg, wielkich słów. Kotku mój, mnie też dokładnie o to chodzi. To widać w jednej chwili, wiem. Przeżyj ze mną czarujący epizodik, co świtem znika i nie rani sen. Też dokładnie o to chodzi. To widać w jednej chwili, więc przeżyj ze mną czarujący epizodik, co świtem znika i nie rani serc. Co świtem znika i nie rani. To była chwila zapomnienia z Danutą Szczypką i Orkiestrą Dętą Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego Zofiówka.
Drodzy Państwo, no właśnie, mówiłam Państwu, że już taki weekend, że taki fajny czas, no a przecież już jutro, niestety poniedziałek, zapewne u niektórych zaczyna się budzić taka myśl jak syndrom poniedziałku, jakiś taki malutki strach. Dlatego teraz, proszę Państwa, zadamy Wam takie pytanie. Jak się macie, kochani? Jak się masz, kochanie? Drodzy widzowie, nie wiem, czy wiecie, ale od tego pytania często zależy bardzo wiele. Od zadania tego pytania często uzależniony jest reszta dnia. Dlatego, drogie panie i drodzy panowie, pytajcie swoich kochanych, jak się masz, kochanie? Cicho tu i słyszę tylko bicie twego serca. Piszę list, a to niełatwe, ale ty umiesz zawsze z paru słów wyczytać więcej to, co tylko zechcesz. Jak się masz, kochanie, jak się masz? Powiedz mi, kiedy znowu cię zobaczę. Jak się masz, kochanie, jak się masz? Powiedz mi, co zostało z naszych marzeń. O, 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 jak się masz, kochanie, jak się masz? Życzę ci, abyśmy byli razem już. Piszę list na niebie jasno, blady świt, już gwiazdy gasną. Cicho tu i słyszę tylko bicie twego serca. Blady świt, jak twoje ręce, uwierz mi, napiszę więcej, kiedy znów do ciebie wrócą wszystkie moje myśli. Jak się masz, kochanie, jak się masz? Powiedz mi, kiedy znowu cię zobaczę. Jak się masz, kochanie, jak się masz? Powiedz mi, co zostało z naszych marzeń. O, 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 jak się masz, kochanie, jak się masz? Życzę ci, abyśmy byli razem już. Urszula Wachtarczyk i Danuta Szczypka. A ja, patrząc na rybnicki rynek, z całą pewnością mogę stwierdzić, że 90% osób
dobrze się ma, a w szczególności moja prawa strona, która przepięknie razem z naszą orkiestrą śpiewała. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Drodzy Państwo, orkiestra powstała w 1969 roku. Od tego czasu cały czas gra i towarzyszy ludziom w dobrych i złych chwilach, tych pełnych radości, ale i tych pełnych smutku. Przez cały czas najważniejszym celem jest zdobywanie serca publiczności. Na rybnickim rynku Orkiestra Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego to serce zdobyła wielokrotnie. Czas na kolejny przepiękny utwór w ich wykonaniu. Zapraszam. Czy wiedzą Państwo, co trzeba zrobić, by lepiej zapamiętywać informacje? Sposobów, technik, metod jest bardzo wiele. Jedni mówią, że pomiędzy nauką trzeba robić przerwy na krótkie drzemki, inne, że trzeba pić dużo wody, inni, by słuchać dobrej muzyki. Wszystkie oczywiście skuteczne, ale czy wiedzą Państwo, co zrobić, by zostać przez kogoś zapamiętanym? Recepta jest jedna, bardzo prosta. Trzeba tej osobie zaśpiewać piosenkę. A jaką? No właśnie taką. Już nie zapomnisz mnie.
spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę. I już mam sposób i już nie lękam się. O, nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. W melodii jest siła zaklęta i czar, i moc. Gdy zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak bzy, piosenka wyciśnie ci łzy wspomnienia. Będą niż ty, już nie zapomnisz mnie. Piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie co dzień, co noc. Wyciśnie ci łzy wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Już nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie co noc, co dzień, co noc, co dzień. Już nie zapomnisz mnie. Ja mam nadzieję, że Państwo również o nas nie zapomną. Drodzy widzowie, a już za niedługo, już za parę dni upragnione, ukochane przez wielu uczniów i nauczycieli wakacje. Pora ruszyć w podróż, a dziś chcielibyśmy Państwa zabrać w góry. Polecamy również, aby odrobinę wstać, poruszyć się, tupnąć nogą i razem z nami świetnie się pobawić. Bawi Państwa i gra Orkiestra Dęta Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego Zofiówka. Nie lubili oni wcale.
rzeki było przedwasane. Dwóch szczęśliwy, jeden smutny, bo miał żonę. Rzeki było przedwasane. Dwóch szczęśliwy, jeden smutny, bo miał żonę. Żona była jędza, no i basta. Miała wałek taki gruby jak do ciasta. I tym wałkiem, kiedy chciała, swego męża krasnoludka małpowała. I tym wałkiem, kiedy chciała, swego męża krasnoludka małpowała. I tym wałkiem, kiedy chciała, swego męża krasnoludka. Dziękujemy wielkie, wielkie, wielkie brawa, a w szczególności dla tych Państwa po lewej i lewej stronie tak pięknie Państwo z nami tańczyli. Brawo, brawo, brawo! No cóż, proszę Państwa, my już musimy się powoli z Państwem żegnać. Czas na ostatni utwór, który zagra dla Państwa Orkiestra Dęta Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego Zofiówka pod batutą Ryszarda Wachtarczyka. A utwór nie może być inny jak tylko i wyłącznie Starzy Przyjaciele. Dziękujemy Państwu bardzo i do zobaczenia! Z wrodzonym sobie wdziękiem Dominika Brzoza-Pitrek.
dobrego. Trzymajcie się i do zobaczenia znowu. Rybnicki Remek wypełnił się dziś wspaniałą muzyką. Ja jak zawsze było niezmiernie miło grać i śpiewać dla Państwa. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Niech to słońce pozostanie z Wami jeszcze przez długi, długi, długi czas. I Państwa również zapraszamy, pobawcie się razem z nami i klaszczemy w rytm Orkiestry Dęte i Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego Sofiówka. I pięknie, pięknie klaszcze lewa strona, prawa też pięknie klaszcze. Dziękujemy Wam bardzo, to był wspaniały czas. Orkiestra Dęta Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy orkiestrze. Szanowni Państwo, a przed nami już rekiny z Nacyny.
No i tańczył jeszcze. No i to by było na tyle.